Popularnie nazywane są Berlinkami, bo tylko właśnie w Berlinie i w Szczecinie takie obiekty są do zobaczenia. Pompy wodne przed wojną służyły do nabierania wody, obecnie są bardziej ozdobą, choć większość tych wyremontowanych również może pełnić funkcję zaopatrzeniową. Pompy są od kilku miesięcy sukcesywnie remontowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W Szczecinie w tej chwili jest 27 tak zwanych berlinek, ręcznych pomp wodociągowych, zabytkowych, które niestety padają łupem wandali, złomiarzy, no i naruszone są zębem czasu. Wymagają one remontu i właściwie robimy to systematycznie. W ostatnich latach, w ostatnim okresie mamy ten plus, że firma współpracująca z szczecińskim ZUT-em wykonuje dla nas odlewy. Są to odlewy w kształcie smoka czy korony. Odlewane są także unikatowe uchwyty i inne elementy zdobień tak charakterystyczne dla tego rodzaju zabytków. Okazuje się więc, że pompy, które na co dzień mijamy bez większego zainteresowania, to prawdziwe małe zabytkowe dzieła sztuki. W roku 2013 remontu doczekało się 10 pomp. W tym roku pracom zostanie poddane drugie tyle. Remonty są często bardzo skomplikowane, bo wymagają rozbiórki takiej pompy od korony aż do mechanizmu pompującego wodę. I ten mechanizm również jest remontowany po to, żeby one służyły naszym mieszkańcom, czyli każda z nich będzie pompowała i pompuje wodę, bo po to one zostały wybudowane. Kiedyś były one właśnie zastępczym źródłem wody. Zwicz skarży się jednak na wandalizm i chuligaństwo. Okazuje się bowiem, że pompy są często niszczone przez niezidentyfikowane osoby, które je kopią lub nawet wyrywają z ziemi. Obecnie pomp jest 27 i znajdują się na Golęcinie, Warszawie, Niebuszewie, a także na ulicach w ścisłym centrum miasta. Rozlokowane są praktycznie w całym obszarze miasta. Trudno tu jest wymieniać każdą z osobna. Trzeba przyznać, że Szczecinianie identyfikują się z tymi elementami i w momencie, kiedy pompy takie ni stąd, ni zowąd znikają z krajobrazu, to nagle odbieramy najróżniejsze telefony. A gdzie nasza pompa? Kiedy wróci? Co z nią będzie? Co się z nią dzieje? Zapewniam, że wróci. Wracają one w pełnej krasie. Są pomalowane najczęściej na niebiesko. I ten niebieski kolor jest chyba najbardziej rozpoznawalnym znakiem każdej pojedynczej pompy. Koszt remontu każdej berlinki to blisko 15 tysięcy złotych.